Póki co to jedna z najnowocześniejszych mobilnych stacji diagnostycznych w Polsce i znajduje się ona na wyposażeniu Śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Przez kilka dni mobilna stacja diagnostyczna była wykorzystywana podczas kontroli przez mazowieckich i śląskich inspektorów w Radomiu. Mobilna stacja diagnostyczna jest całkowicie zautomatyzowana. Jej rozłożenie trwa około 15 minut. Co ważne, stacja jest niewielkich rozmiarów, dlatego w dowolnym miejscu można skontrolować układ kierowniczy i hamulcowy, a także ocenić stan zawieszenia kontrolowanych pojazdów. To jest takie urządzenie, które pozwala nam na taką szczegółową właśnie, tak mówiłem, kontrolę stanu technicznego, czyli jesteśmy w stanie przeprowadzić takie badanie zbliżone do badania, które przechodzą pojazdy na stacji diagnostycznej. Sprawdzamy tutaj przede wszystkim sprawność, skuteczność układu hamulcowego. Sprawdzamy na szarpakach hydraulicznych wszelkie luzy układu zawieszenia, układu kierowniczego. Oczywiście mamy możliwość wjechania na tym wózku, który widzimy, pod ten pojazd, sprawdzenia, czy nie ma jakiegoś pęknięcia konstrukcji nośnych nadwozia, ramy, czy nie ma wycieków z układów chłodzenia, oleju z silnika, skrzyni biegów. Czyli taką przeprowadzamy dokładną kontrolę stanu technicznego. Takie urządzenie przede wszystkim ułatwia pracę inspektorom i pozwala przeprowadzić szczegółową kontrolę, dzięki której wyłapuje się pojazdy, których stan pozostawia wiele do życzenia. Bardzo często my przy takiej kontroli w ogóle ujawniamy jakieś usterki, które potem są usuwane. Także to jest bezpieczeństwo zarówno nas, użytkowników dróg codziennych, jak i kierowców, którzy się tymi pojazdami poruszają. W tej chwili w całej Polsce dostępne są 3 takie urządzenia, ale docelowo ma być zakupionych jeszcze 16. Koszt jednej stacji to ponad 1 000 000 zł. Podczas piątkowej kontroli w Radomiu, której towarzyszyła ekipa telewizji DAMI, został skontrolowany m.in. pojazd ciężarowy. Początek kontroli wydawał się obiecujący. Inspektorzy, którzy posiadają dodatkowe uprawnienia diagnosty, sprawdzili układ hamulcowy i kierowniczy, ale ostatecznie zatrzymano dowód rejestracyjny, ponieważ kontrola wykazała wyciek płynów eksploatacyjnych, pojazd miał nieczytelną tylną tablicę rejestracyjną i pęknięty klosz tylnej lampy.